to Quidditch. I'm your commentator, Lee Jordan. It's Gryffindor versus Slytherin. The Quidditch pitch has three goals at each end. The chasers throw the quaffle and try to put it through the hoops to score. Watch out for the bludgers. These are charm balls that can knock you off your broomstick. Two beaters of each team try to keep them away. The team seeker is Harry Potter. It's his job to find Snitch. Jordan, no favouritism. Sorry, miss. Remember, first avoid the bludgers, then find and catch the snitch. The game is over when the snitch is caught. Good luck! Up! And they're off! Let's play Quidditch! Widzę, że już tutaj zaczynamy ten... what the fuck? Dobra. Okej, okay. Musiałem sobie przypomnieć kontrolki tego. Miotły. W każdym razie... Widzę, że tutaj musieliśmy sobie przypomnieć... Ten, znaczy musieliśmy... Fuck! Zapomniałem. Wow. Kurde. Widzicie? Zostałem, kurde, wyprowadzony z równowagi, więc może na spokojnie. Zauważyłem, że dziwnie są tutaj wydarzenia z gry przedstawione. Znaczy, pewnie są bardziej poprawniejszy sposób niż w wersji na PS1, no ale kurde. Niektóre sekwencje zauważyłem, że są mocno ekskluzywne i są inne od wersji na PS1. Nie wiem, czy to koniecznie dobre, czy złe. Bo widziałem tam parę ekstra dialogów ze strony naszego przyjaciela Hagrida. Oczywiście na samym starcie musiał nazwać swojego smoczka Norbert. Hehehe. Zdymałem ten, kurde. Da się jakoś to powtórzyć? No dobra, lecimy. No dawaj, gdzie są te okręgi? Kurde, to jest bez sensu, ty. Okej, okay. Dobra. Dobra, jest. W ogóle te dialogi, które też się ucinają, też mnie trochę denerwują, no ale... Ta, profesor McGonagall uciszała naszego komentarza Lee Jordan, który tutaj trochę chciał być stronniczy i mocno kibicować za Harry'ego, gdzie jako będąc komentatorem nie możesz sobie na to Lee Jordan pozwolić, dlatego że taka profesor McGonagall cię zaraz wyjaśni. Byłem blisko niego. Widzę go. Złapię go zaraz. Śmignął mi. Nie, jest tutaj, dobra, jest tutaj. Może go zdobędę. Jezus Maria, no kurde, czemu mi tak do dupy idzie w tego Quidditcha? Co się dzisiaj ze mną dzieje? What the fuck? No, przecież jestem tu obok ciebie, Snitch. Dawaj, daj się złapać. Jest, dobra. Mamy go! Potter's done it! Gryffindor have beaten Slytherin! Well done, Harry Potter! My name's Lee Jordan, signing off! Ja pierdziele, ale to było głupie! Youngest seeker in the history of Hogwarts had won the Quidditch match. Congrats!
Congratulations again for winning the Quidditch match against Slytherin. You are fantastic. Something is troubling me, Harry. Ron and I heard strange noises outside the Forbidden Corridor. Come up to the third floor and have a look. Właśnie, wiem co chciałem powiedzieć. Odnośnie tego, może najpierw cofnijmy się na... A nie, nie możemy. Nie możemy się cofać! O ja pierdziele, ej, cofać się nie możemy, ale głupota. Ej, no to już wolałem wersję na PS1 pod tym względem, bo przynajmniej jak coś zostawiłem, to mogłem się cofnąć. Ale to jest dziwne w tej wersji. Nie lubię czegoś takiego. Serio. Dobra, nevermind. Wracając do tematu, najwyżej potem zrobię dodatkową sesję, gdzie wiecie, gdzie będę po prostu pokazywał te zaginione karty, które mogłem łatwo zdobyć. Kwestia z tym fletem. Tym fletem grającym, który jest w stanie uśpić psy. Dla mnie to jest kompletnie dziwne, że dopiero to teraz zdobywamy, a nie tak jak w wersji kamienia filozoficznego na praktycznie końcu gry, bo lepsze to było pod koniec gry to zdobyć. Moim zdaniem przynajmniej i pod tym względem Harry Potter na PS1 wygrywa. Moim skromnym zdaniem. O, wszystkie te! O nie! Palcie gumę ode mnie, ja na razie tu nie chcę iść tam do was. Wiem, że tutaj jest jedno sekretne miejsce, gdzie jest tajna karta kolekcjonerska. W zasadzie to karta, którą mogłem od początku zdobyć, a nie zrobiłem tego. Więc poszukajmy, gdzie ona może być. To było gdzieś w szybie z tego, co mi ludzie pisali. Było jakieś okno. Sprawdźmy to, bo to jest... Jestem ciekaw tego. Tam z Fred i George, ja nie chcę iść do tych patałachów. Poszukajmy karty kolekcjonerskiej. A może to było w tej szybie? Ha? You really do have a lightning bolt scar on your forehead. Czekajcie, sprawdźmy to, bo... Nie, tam nie chcę iść jeszcze. Dobra, tam mogę pójść zapisać, tego też nie chcę robić. Wróćmy się. Kurde, gdzie to było? Czy to nie było tutaj? Wydaje mi się, że tutaj to wszystko było. Może trzeba poszukać bardziej. Please stop that. Proszę przestań, sam se przestań. Tutaj coś mamy. To tylko dwie fasolki, kurde. Naprawdę ty, dwa razy poszedłem w podobny korytarz i dwa razy przy tym samym wejściu jestem. Nieźle. O! O, biblioteczka, o proszę. Tu chyba byłem, czy nie byłem? Nie przypominam sobie. Coś tu jest. O kurde, ty! Co to ma być? Co to za sekrety mnie omijają? A, dobra. Gówniane sekrety. Dobra, lecimy do góry. No! Dziękuję. Dziękuję, w końcu się mnie posłuchałeś, Harry. Czyli tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. No, no to w dużym skrócie sobie albo zablokowałem niektóre sekrety tutaj, albo po prostu dałem dupy po całości, no w sumie. Znaczy, na jedno i na to samo wychodzi, więc co ja gadam w sumie. Dałem dupy i tyle, no. Wszyscy o tym wiemy. Czy ja cię znam? Nie, nie znasz mnie. Wcale nie jestem Harry Potter. Dziecko, które... Na pierwszym roku już w Quidditcha się bawi. Gdzie technicznie nie powinno się bawić w Quidditcha.
bo z tego co wiem, to uczniowie chyba bodajże z drugiego roku mogą brać udział w Quidditchu. Więc, no ale dobra, to jest Hogwart. W sumie oni naginają swoje zasady za każdym razem, więc wcale mnie to jakoś super nie dziwi. No bo jednak wiecie, Harry Potter to Harry Potter, no to jest chłopiec, który przeżył, on ma tak zwane te przywileje do takich rzeczy, on może. Inni uczniowie nie mogą, ale on może. A może to trzeba ten, czekajcie, może to z dołu trzeba. Kurde, dzwonią po moją siostrę, mojej siostry nie ma w domu, ja pierdziule. Dobra, never mind. Wygląda na to, że tego już sobie nie znajdę, więc warto byłoby może tutaj przejść. Wiedziałem, że tutaj te frajery wyjdą z komina. Harry, have you collected 25 beans? Thanks, Harry. We really needed these. They're for a little joke we're playing on Slytherin. Here's a wizard card for you. You've earned it. Come on, George. We've got work to do. Aha, fajnie. Okej. Oni se poszli postać. Popatrzeć w ścianę. No, spoko, spoko. Rozumiem. Wiem o co chodzi. Wiem do czego to się jakby ten odnosi. Folio magii, dobra. Bertie Bott. Twórca fasolek wszystkich smaków Bertiego Botta. 1935 i pewnie żyje do dzisiaj, czyli do 2020 roku, dlatego że w 2020 roku również są sprzedawane fasolki w takich sklepach jak Stokrotka, czy Biedronka, czy inne tego typu sklepy. I co żeśmy odblokowali? O, co tam? Co? Znając dzisiaj tak gówno z tej skrzynki wyleci, więc nawet nie będę się łudził, że coś fajnego dostaniemy. Trochę szkoda, że już nie wracamy na podwórko, bo jednak poziomy na dworzu w Harrym Potterze są fajne. Powinno być ich więcej, moim zdaniem. No ale to moje zdanie, no i nie każdy się musi z moim zdaniem zgadzać w tej kwestii. Wiedziałem. To tylko fasolki. Tak, wiem, że one są ważne, żeby tam z Fredem i George'em dealować, ale szczerze powiedziawszy, tylko po to one są nam potrzebne. Po nic więcej. Ty, Irytek? Trochę wygląda, jakby coś się zbugowało. Dobra. Czyli to chyba nie było tutaj jednak. Bo tutaj nic nie ma. Jak tak patrzę. Chyba, że to wcześniej można było odblokować, a teraz to mogę się w dupę pocałować co najwyżej. Nie zdziwiłbym się, gdyby taka odpowiedź była w moją stronę. No ale dobra, no najwyżej pogodzę się z faktem, że dałem dupy w tamtym momencie. No ale od czego ma się drugiego save'a, żeby nadrobić to wszystko? Najwyżej będę jeszcze raz przechodził moje ulubione poziomy. Bo mogę przyznać, na razie takim mega ulubionym moim poziomem jest ten właśnie las. Ten, wiecie, ta droga do lasu Hagrida. O właśnie, to jest w ogóle bez sensu. Mamy tutaj okna. I technicznie to pomieszczenie powinno być na tyle duże, że powinno być, nie wiem, podwórko, nie? Tutaj, gdzie stoję, tu stoi to okno. To niezłe okno, kurde. Fałszywka. Ale co ja się ten... Co ja się tutaj łudzę? To jest Hogwart. Nie powinienem się tutaj nie wiadomo czego spodziewać. O! Jakiś secret. No, fasolki. Nic szczególnego. Schodząc tutaj, to gdzie idziemy? What the fuck? Slependo! Slependo!
Okej. Spoko. To niezłe pomieszczenie w sumie z trollami. Złota skrzynka, która nam dała multum fasolek. No dobra, no to jako tako mogę jeszcze przyjąć, no bo jednak wiecie, złota skrzynka dała nam całkiem sporo nowych i ciekawych rzeczy. Nowych i ciekawych, no. Trafne spostrzeżenie, bardziej więcej fasolek nam dała. O! Dobra, wychodzimy stąd, nic tu po nas. Niech się włączy motyw Hogwartu i dojdźmy do tej skrzynki, książki z save'em. I lecimy do góry w takim razie. O, fajna tutaj dróżka. Schodami do góry. Out of the forbidden corridor. He's limping quite badly. Come on, Harry. Let's take a look before Filch comes back. Hear that growling? Oh, I think there's something awful down the corridor. Better tell me on the run. We'll be late for our defense against dark arts lesson. Aha, dobra, czyli mieliśmy tutaj profesora Snape'a, który jakoś tak dziwnie kulał. Wszedł przez tajne jakieś przejście i tyle w zasadzie, ta? I wyszedł z tego, z tego oto zakazanego korytarza. Okej, my wszyscy, my wiemy, co tam jest w tym zakazanym korytarzu, ale ja nie będę spoilerował dla osób, które mogą o tym nie wiedzieć. I moi drodzy, 57 minut na liczniku to jest, myślę, dobry czas, żeby zakończyć tą sesję nagraniową. Następnym razem oczywiście zaczniemy sesję od lekcji obrony przed czarną magią. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Także zachęcam do wbicia na grupę na Discordzie, jak i na Facebooku. Linki są pozostawione w opisie. A my widzimy się w kolejnych przygodach z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny. I nie tylko. Trzymajcie się, cześć i... Abracadabra!